Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Bardzo chciałem, żeby Pan Bóg mógł przeczytać nasze życie tą Ewangelią dzisiaj, bo ona ma bardzo poważny wymiar formacyjny i dla nas, którzy jesteśmy wyświęceni, i dla tych, którzy do święceń idą. Dobrą nowiną w tym fragmencie Ewangelii jest przede wszystkim kontrast między obrazem bohatera na początku i na końcu. Bardzo poważny kontrast. Myślę, pokazuje, co się może stać z nami dzięki wierze. Tak to Pan Jezus to interpretuje. Twoja wiara tego dokonała w tobie. Dzięki wierze, czyli dzięki rzeczywistemu spotkaniu z Jezusem, co się może stać w naszym życiu. Na początku widzimy człowieka, który... To mnie dzisiaj uderzyło w medytacji. Nie ma imienia. I to jest chyba świadomy zabieg świętego Łukasza. Wiecie dobrze, że Łukasz, kiedy pisał swoją Ewangelię, miał przed oczami Ewangelię Markową. U świętego Marka ten bohater ma swoje imię. Ma swoje imię. To znaczy, ma jakąś swoją tożsamość, jest kimś. Kimś, kto staje się nam też bliski przez to, że znamy go po imieniu.
Tu całym imieniem tego człowieka jest, jest to, że jest ślepy i to, że żebrze. To jest wszystko, co z niego zostało. To jest wszystko, co można o nim powiedzieć. Jakby stracił całą swoją tożsamość. Już nic innego nie widać, kiedy się na niego patrzy. Nie jest do poznania. Widać tylko tyle, że jest ślepy i że żebrze. Ta jego ślepota jest poważniejsza niż sam opis na początku sugeruje. Jego dramat jest większy niż to widać z tego pierwszego zdania. Ten dramat identyfikujemy dopiero, kiedy on odpowiada na Jezusowe pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Hina anablefo. Anablefo. To znaczy, bym widział znów, bym ponownie widział. Jego dramat na tym polega, że on kiedyś widział. I nie wiemy, co się z nim stało, że teraz stracił wzrok. Nie. On chce widzieć ponownie. Tym się różni od ślepców pozostałych w Ewangeliach. Nie. Więc on nie prosi Jezusa tylko o wzrok. On prosi o nową szansę w życiu. On prosi Jezusa o nowy początek w życiu. Bo ma pełną świadomość tego, co stracił. Ma pełną świadomość tego, co stracił. To jest dramat kogoś, kto stracił wzrok. Nie widzi tak, jak widział kiedyś. To może być dramat każdego z nas. Nie widzę tego, co kiedyś widziałem. Przyzwyczaiłem się, już to do mnie nie krzyczy. Jest wśród siedmiu kościołów Apokalipsy jeden, do którego Jezus przez świętego Jana mówi: jesteś ślepy. Jesteś ślepy. Ostatni kościół w Laodycei. Jesteś ślepy. Nie. Czego nie widzi tamten kościół? Nie widzi tego, że stał się ani zimny, ani gorący. Nie. Stał się taki do tego, żeby... Nadaje się tylko do tego, żeby go wypluć. Nie. To jest coś, co rzeczywiście bardzo łatwo przychodzi nam nie widzieć. To jest taki proces, nie? Trwa. Nie widzisz, w którym momencie już nie jesteś ani zimny, ani gorący. I jesteś nijaki. To może być taki moment dość gwałtowny, przywrócenia wzroku, jak, nie wiem, weźmiecie notatki z pierwszego roku, z rekolekcji najlepiej wstępnych, albo takich gdzieś tam właśnie, nie, które dokumentują pierwsze nawrócenie. I naraz patrzysz, niemożliwe, żebym ja kiedyś taki był w ogóle. Nie rozpoznaję sam siebie. Jak to jest, że przestałem widzieć, co się ze mną stało? Więc to jest dramatyczny obraz człowieka. Nie, taki ślepiec wtórny. Nie, to nie jest ktoś, kto się urodził niewidomy. Kiedyś widział jasno i wyraźnie i nie widzi.
i nie widzi, wielu rzeczy nie widzi, nic złego. I to jest moment, w którym go spotykamy. Teraz zobaczcie, co się z nim dzieje przez spotkanie z Jezusem. I jego uzdrowienie jest, powiedziałbym, potrójne. Po pierwsze, jest tym, który odzyskuje wzrok. Przejrzał, zobaczył ponownie. Natychmiast przejrzał. Widzi. To jest pierwsze. Drugie, szedł za nim. Czyli z kimś, kto się włącza w drogę Jezusa do Jerozolimy. Jezus idzie do krzyża, Jezus idzie do swojej męki, nie? Więc idzie za nim. I trzecie, co jest bardzo istotne, to pokazuje jego pełne uzdrowienie, to jest to, że wielbi Boga. Nie? Przejrzał, poszedł za nim, wielbiąc Boga. Ten trzeci element, on jest tylko przez Łukasza zapisany. Nie znajdziecie tego w zapisie markowym i nie znajdziecie u Mateusza. Bo Łukasz to zapisał, że ten człowiek uzdrowiony, idący do Jerozolimy, wielbi Boga. I czyni to w taki sposób, że cały lud zaczyna Boga wielbić. I to znów jest tylko zapis u świętego Łukasza. Te wszystkie momenty, które wyróżniają konkretną relację spośród wszystkich, nie, one wołają o naszą uwagę. Tak? Tu jest jakiś zamysł ważny ewangelisty. Nie? Łukasz pokazuje, że to nie jest tak, że dobra nowina jest tylko dla niego. Tak? Został uzdrowiony i idzie za Jezusem. Nie, to jest dobra nowina dla wszystkich. Znaczy, to jego uzdrowienie staje się świadectwem dla całego ludu, świadectwem na tyle czytelnym i na tyle atrakcyjnym, że wszyscy się włączają w jego uwielbienie. Nie? Więc ten człowiek z takiej zawinionej, ponownej ślepoty staje się świadkiem, który wszystkich wzywa do uwielbienia. Żeby to czynić, nie? Żeby Boga wielbić w sposób prawdziwy, no to trzeba się poddać Duchowi Świętemu. No, ostatecznie Duch Święty dokonuje w nas tej rewolucji istotnej, że przestajemy się zajmować sobą, a w centrum swojego życia stawiamy Jezusa i to Duch Święty przez nas mówi: Jezus jest Panem. Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć bez Ducha. Więc ten człowiek, ślepiec z wyboru, stał się kimś napełniony Duchem tak dalece, że jego modlitwa uwielbienia jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy to widzą. Cały lud Boga wielbi. Bardzo nam wszystkim życzę, poczynając od siebie, bardzo nam wszystkim życzę takiej przemiany, która będzie tak atrakcyjnym świadectwem dla ludzi, nie? Dla których mamy być pasterzami. Dzisiaj dość często w naszym gronie stawiamy sobie pytanie, co robić? Nie? Co robić? Co robić? Młodzi zostawiają religię, starsi przynoszą akty apostazji. Ci, co nie przynoszą, i tak nie chodzą do kościoła. Co robić? Co robić? Nie? Zadawaliśmy to pytanie Ojcu Świętemu, jak byliśmy z wizytą ad limina. Podziwiałem cierpliwość papieża. Bo w ciągu 2,5 godziny, jakie spędziliśmy z nim na tym spotkaniu, w takim gronie 25 mniej więcej biskupów, to przynajmniej ze 4 razy padło to pytanie. Co robić, co robić, co robić? Papież nieustannie, z cierpliwością, patrząc na nas, mówi: świadectwo,
świadectwo. Bądź blisko i bądź świadkiem. Atrakcyjnym świadkiem. Nie? Atrakcyjność świadectwa jest pokazana w postawie tego człowieka. Nie? Czego świadectwo ostatecznie dotyczy? Że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem. To jest modlitwa uwielbienia. To jest dzieło Ducha Świętego w naszym życiu. Nie? Kiedy widać wyraźnie, że Jezus jest na pierwszym miejscu, że Jezus jest w centrum naszego życia. Nie? Jak to widać, lud jest wciągnięty. Nie? Więc takiego właśnie świadectwa życzę nam wszystkim w takim czasie, w którym się pytamy, co robić. Amen.